Dzień dobry! Zapraszamy na kolejny przegląd wydawnictw w formacie wielkich liter. Rośnie ilość pozycji wydawanych w tej formie. Coraz więcej wydawnictw ma w swojej ofercie książki oszczędzające wzrok i zwiększające komfort lektury. Na początek propozycja wydawnictwa Lira Czarne miasto imponujący debiut literacki Marty Knopik. Poznajemy górniczą rodzinę Bobrów. Mieszkającą w typowym śląskim mieście, czarnym mieście, pełnym węglowego pyłu, dymu i sadzy. Rutynę codzienności przerywa wypadek w kopalni. W wielkim mieszkaniu w starej kamienicy pozostaje samotna matka wdowa, a dwie córki rozpoczynają własne życie w innym miejscu, w białym mieście, gdzie z pozoru żyje się łatwiej, wszystko jest czyste, ładniejsze, ale zarazem bardziej powierzchowne i snobistyczne. Czy na pewno to lepsze miejsce do życia? W czarnym mieście, zwyczajne życie przeplata się z baśnią i magią, a w rzeczywistości to opowieść o ludziach, ich emocjach i wzajemnych, czasem niełatwych relacjach. Piękny język, wyjątkowe postaci i niezwykły świat wierzeń, wspomnień i legend tworzą wyjątkową całość. Polecam nie tylko wielbicielom realizmu magicznego. Kolejna pozycja to także propozycja wydawnictwa Lira. Iwona Kienzler odsłania przed czytelnikami sekrety prywatnego życia arystokratów. Jej książka Arystokracja, Romanse i Miłości w XX stuleciu zabiera nas do świata polskich arystokratów. Charakteryzuje pokrótce tę grupę, jej styl życia, towarzyszące wszechobecne zainteresowanie opinii publicznej i wzbudzane emocje. Sercowe podboje, mezalianse. Łamanie konwenansów w wyższych sferach, pełnych barwnych, nietuzinkowych postaci interesują do dziś. W kilku rozdziałach prezentowane są kolejne osoby z rozległych rodzin Radziwiłłów, Tyszkiewiczów, Potockich i innych, które autorka umiejętnie umiejscawia w meandrach dynastycznych koligacji, ułatwiając w ten sposób orientację. Opowieści osadzone są w kontekście historycznym i oparte na solidnych materiałach źródłowych, pamiętnikach, dziennikach, wspomnieniach oraz zawierają mnóstwo anegdot i ciekawostek. Towarzyszące gorącym uczuciom skandale, zdrady, a nawet kościelne rozwody czy przypadki bigami, dziś już może nie szokują tak bardzo, ale gawędziarski styl, lekkość pióra i humor stanowią o jakości lektury. Polecam zainteresowanym tematem. I jeszcze jedna propozycja wydawnictwa Lira. Tym razem to kryminał Aleksandra Sowy pod tytułem Gwiazdy Oriona. Poznajemy Emila Stompora, rozpoczynającego karierę młodego policjanta. Czas schyłku PRL-u, przemiany w milicji i żółtodziub, przydzielony do specjalnej grupy operacyjnej w trudnym śledztwie seryjnego mordercy kobiet. Fabuła powieści inspirowana jest w prawdziwymi wydarzeniami. A autor jest znawcą tematu i serwuje odbiorcy dopracowany pod względem psychologicznym i językowym kryminał, mocno osadzony w śląskich realiach lat 90. Wyraziści bohaterowie, dosadny język, mroczna atmosfera uprzemysłowionego miasta oraz brutalne zbrodnie, których kulisy odsłania nam sam morderca, zapewnią dużo emocji, a przemyślana całość nie zawiedzie wielbicieli gatunku. Polecam ten i kolejne tomy cyklu. A teraz propozycja wydawnictwa Silver. Siedem ślubów mojej siostry. Debiutancka powieść Edyty Kochlewskiej. Podczas lektury trudno uniknąć skojarzenia z pachnidłem Patryka Saskinda, bo sięga po ten sam motyw. Zośka, bohaterka powieści, przyciąga i uwodzi niezwykłym zapachem. To jej błogosławieństwo czy przekleństwo? Już jako dziecko samodzielna i niepokorna, pełna energii i głodna wrażeń, nie daje się wtłoczyć w utarte kolejne życia niewielkiego miasta. Podążamy jej śladem podczas przeżywanych miłości, podróży i podejmowanych zajęć. Zofia jest nianią, psią opiekunką, stewardesą. Z zielonookiej dziewczyny z grzywką powoli przeistacza się w kobietę zdolną podejmować dojrzałe decyzje. Niektóre dość radykalne. Jakie? Przeczytajcie. Napisana z humorem, przyjemna lektura dla wielbicieli powieści obyczajowych. Wydawnictwo Silver serwuje nam kolejną, już trzecią, po bądź dobrej myśli i lepszych czasach, odsłonę losów trzech przyjaciółek: Wisi, Loni i Haliny. Powieść Pauliny Płatkowskiej nosi tytuł Jasna sprawa. Tym razem Lonia prowadzi kurs życia artystycznego. Wisia wprowadza zmiany w domu i ogrodzie w oczekiwaniu na prawnuki, a Halina zamartwia zdrowiem małżonka, które zaszwankowało. I jak to bywa, nie wszystko idzie prosto i gładko. Śledzimy perypetie kilku rodzin, a szczególnie sympatycznych przyjaciółek seniorek. I jak w poprzednich częściach, tak i w tej znajdujemy ten sam krzepiący przekaz. Rodzina i przyjaciele zawsze pomogą przetrwać najgorsze chwile. Ale jakże przyjemnie jest dzielić z nimi także szczęśliwe momenty. Jasna sprawa to historia pełna dobrych emocji, czasem wzruszająca i z happy endem. Polecam na pochmurne dni. Dziękuję za uwagę i zapraszam do bibliotek na targówku w poszukiwaniu książek w formacie wielkich liter.